Czwartek, 18 stycznia, Anna Tabaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej zablokowali rano drogę w Tucznawie. Kolejny raz manifestują swój sprzeciw wobec odlewni żeliwa, która na terenie dąbrowskiej dzielnicy ma powstać. Nie dla trucia naszych dzieci, mówili podczas manifestacji, jednocześnie apelując do władz, zarówno tych lokalnych, jak i centralnych, o rozmowy w sprawie tej inwestycji. Fatima Orlińska. Mieszkańcy Tucznawy protestują i, jak deklarują, będą protestować do skutku. Sprzeciwiają się szkodliwej według pozyskanych przez nich informacji inwestycji, która ma powstać zbyt blisko domów i szkół. I choć są zapewniani, że odlewnia żeliwa będzie nowoczesnym i ekologicznym zakładem, uważają, że ich głos jest lekceważony. Najbardziej obawiam się tych pyłów i tych szkodników, tych szkodliwych czynników, no bo wiadomo, i rak, i zapylenia różne. No po prostu chorób i o nasze dzieci. Tutaj mamy oddział szkolno-przedszkolny. No tutaj maluchy przyjeżdżają ze wszystkich stron, no i rozchodzi nam się przede wszystkim o zdrowie. Opowiadanie o tym, że to jest, tam będą czyste filtry, to jest znowu skopiowane. 20 lat temu były czyste filtry. My tutaj mamy, no jak pani spojrzy, nie ma wiatru, to jest po prostu cały czas, no nie wiem, jakie tutaj są stężenia, bo to może tak jak na Podkarpaciu goście wystawili gdzieś tam na górkę pomiary, żeby było lepiej, prawda? Natomiast moim zdaniem to w ogóle tutaj nie powinno mieć miejsca. A idąc dalej, jeżeli tutaj panowie mówią, że zatrudnienie, że nowe miejsca pracy, są oderwani od rzeczywistości. Od wielu lat borykamy się z trudnościami. 1 na 10, jak się znajdzie człowieka, który chce tu pracować, bo nikt nie będzie pracował za minimum krajowe. Miejsce potencjalnej inwestycji dzieli zaledwie kilkaset metrów od domostw i szkoły. Ci, którzy najbardziej mają odczuć uciążliwości z sąsiedztwa odlewni, za niechlubny przykład stawiają istniejący już w Tucznawie zakład tej samej włoskiej firmy. Lokalna społeczność obawia się nieprzyjemnego zapachu unoszących się w powietrzu szkodliwych pyłów, a władzom Dąbrowy Górniczej zarzuca lekceważenie ich walki o lepsze warunki życia. Mamy jeszcze jeden apel do pana prezydenta Marcina Bazylaka, żeby też z nami się spotkał i porozmawiał. Mamy też apel o to, żeby działania urzędu były transparentne, żeby powołał zespół, który zbada przede wszystkim, dlaczego odlewnia powstaje jako magazyn, i wyjaśni nam te kwestie, dlaczego tutaj urząd pozwolił na coś takiego, żeby ludzie nie mogli się do tego odwołać, odnieść. Mieszkańcy apelują również do ministrów klimatu i środowiska o spotkanie, ponieważ mają informację, że odlewnia będzie znacząco wpływać na ich życie. Złożyli w tej kwestii pismo. Jak z kolei przekazuje miasto, głosów sprzeciwu i obaw mieszkańców nie ignoruje. Aktualnie w urzędzie opiniowany jest raport oddziaływania na środowisko, stąd decyzja nie została jeszcze wydana. O samej odlewni żeliwa to inwestor musi rozmawiać z lokalną społecznością, by jej wszystkie wątpliwości rozwiać. Decyzja środowiskowa będzie dokumentem, w którym określi wymagania wobec Brembo. I nie mówimy w tej chwili o zatrzymaniu tej inwestycji, ale mówimy przede wszystkim o takich składnikach tej inwestycji, które ograniczą hałas, które ograniczą emisję wszelkiego rodzaju pyłów, które sprawią, że no, nie będzie czuć oddziaływania tej inwestycji na środowisko. Jak przekazuje urząd, inwestycja to elektryczne piece, zabudowane emitory, z których wydobywać będzie się para wodna, a zakład ma mieć zamknięty obieg wody, co nie pozwoli na jej skażenie. Takie są zapewnienia ze strony włoskiego inwestora, z którym nie udało nam się dziś skontaktować. Miasto planuje spotkanie z jego udziałem, do którego zaprosi również mieszkańców. To odbędzie się prawdopodobnie w lutym. Będzińska firma Primost Południe ma wyburzyć i zbudować ponownie dwa wiadukty nad jedną z najruchliwszych dróg w Polsce, S86 w Katowicach. Nowe obiekty mają zastąpić wiadukty z lat 80. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała najkorzystniejszą ofertę. Mają stanąć nad ekspresową 86 w ciągu niecałych 2 lat. To koszt 26 milionów złotych. Łukasz Kądziołka. Ten wiadukt już od dawna prosił się o remont. Kilka lat temu pod obiektem nad trasą S86 pojawiły się podpory, ale było to rozwiązanie tymczasowe. Teraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada dużą inwestycję, łącznie 3 obiektów znajdujących się nad Aleją Roździńskiego w Katowicach. Przewidujemy, że do podpisania umowy dojdzie jeszcze w styczniu lub na początku lutego.
Co ważne, jednym z kryteriów wyboru ofert była minimalizacja czasu utrudnień na tej inwestycji. Jednak bez utrudnień się nie obejdzie, bo to droga z największym natężeniem ruchu w regionie i jedna z najbardziej ruchliwych w Polsce. W ciągu doby przejeżdża tędy nawet 130 tysięcy pojazdów. Obiekty powstały w latach 80. i są już mocno wysłużone. Stan techniczny jest po prostu zły. Trzeba je odbudować, czyli zburzyć stare, w ich miejsce wybudować nowe. Na razie kierowcy nie muszą się jeszcze obawiać, ponieważ wyłoniony w przetargu wykonawca firma Primost z Będzina musi jeszcze opracować projekt czasowej organizacji ruchu. Najprawdopodobniej podczas prac budowlanych jedna jezdnia będzie całkowicie zamknięta, a cały ruch zostanie wtedy przekierowany na drugą. Inwestycja za około 26 milionów złotych powinna ruszyć na wiosnę, a zakończy się w ciągu 22 miesięcy od daty podpisania umowy. Na remontowanej ulicy Małachowskiego w Sosnowcu pojawiło się nietypowe rozwiązanie – szlabany. Ulica już niebawem stanie się deptakiem, ale nadal będzie jeździł tam tramwaj. Uprawnieni wjadą bez problemu, pozostałych czeka rozmowa ze Strażą Miejską. Szlaban ma zacząć działać pod koniec stycznia. Łukasz Kądziołka. Szlabany na ulicy Małachowskiego w Sosnowcu jeszcze są podniesione. Ale niebawem będą podnosiły się tylko w trakcie przejazdu tramwaju i wtedy, gdy wjeżdżać będą mieszkańcy i inni kierowcy, którzy dostaną na to zgodę. Myślę, że najbardziej ucieszą się mieszkańcy, którzy tutaj faktycznie mieszkają, bo miejsc parkingowych było mało, ze względu, że przyjeżdżali tutaj ludzie właśnie do centrum. No dla mnie troszkę minus, bo ciężko jest zaparkować. Jednak dla pozostałych szlabany mogą być problemem. Pojawiły się już jakiś czas temu, ale teraz zaczynają budzić emocje, ponieważ niebawem mają zacząć działać. My wozimy ludzi starszych. Musimy podjechać pod klatkę. A już zdarzyło się, że Straż Miejska nas ukarała. No to co to jest? Na Małachowskiego jest największe zagłębie lokali gastronomicznych. Ich właściciele liczą na to, że przez szlaban przejadą również dostawcy. Są to ciężkie towary, bo są to kegi z piwami, alkohole przeróżne i artykuły spożywcze. No nie ma takiej możliwości, żeby znosili aż zwozili z tamtego odcinka. Tym bardziej, że tam również nie ma gdzie stanąć, tak jak widać. Straż Miejska pilnuje porządku i jest sporo kamer, ale już w trakcie przebudowy łamanie zakazów przez kierowców zdarzało się codziennie. Kierowcy zostawiali swoje auta tam, gdzie mogli i tam, gdzie nie mogli. I to powodowało, że no, cały czas były jakieś zniszczenia, czy placów z zielenią, czy ławek, czy nawet nawierzchni, która była układana. Szlabany na linii tramwajowej to nowość. Takiego rozwiązania nie ma nigdzie indziej, ale nie powinno stanowić utrudnienia dla ruchu. Dla pojazdu szynowego szlaban ma otwierać się automatycznie. Szlaban się otworzy wystarczająco wcześnie, takie mamy zresztą zapewnienia, to tramwaj powinien w miarę bezpiecznie i sprawnie przejechać. Mamy tam strefy ograniczonego ruchu, tam jest 30 na godzinę ograniczenie, czyli tam tramwaje nigdy szybko się nie poruszały. Dla pojazdów mieszkańców i innych uprawnionych szlaban również ma podnosić się automatycznie. Kamera ma odczytywać ich tablice rejestracyjne. Miasto zapewnia, że inne samochody też będą wpuszczane w zależności od potrzeb mieszkańców. Ma remont. Dostawę mebli, które często są duże i ciężkie, to jak najbardziej będzie mógł wjechać. Jeśli ktoś będzie chciał wjechać na Małachowskiego, choć jego tablica nie znajduje się w bazie Straży Miejskiej, to będzie mógł skorzystać z interkomu. Szlabany powinny zacząć działać do końca miesiąca. Wczorajsze trzęsienie ziemi w CPK budzi nadzieję w protestujących przeciwko temu projektowi. Powołany został nowy skład Rady Nadzorczej Centralnego Portu Komunikacyjnego, a w najbliższych dniach będą kolejne zmiany. Między innymi przygotowywany jest audyt spółki. Fatima Orlińska. Pierwsze poważne zmiany w spółce Centralny Port Komunikacyjny dopokło się tego, co wydarzyło się 15 października. Ci, którzy w ostatnich latach protestowali przeciwko wyburzaniu ich domów i niszczeniu terenów zielonych, dziś pokładają spore nadzieje w nowym układzie politycznym. Co nie zmienia faktu, że aktywiści wciąż zamierzają patrzeć władzy na ręce. Jest to pierwszy dobry krok, pozytywnie odbierany przez społeczeństwo obywatelskie. Niemniej jednak oczekujemy dalszych aktywnych działań ze strony rządu, w tym przede wszystkim usunięcia zarządu spółki. Dojdziemy do konsensusu, który będzie satysfakcjonował wszystkie strony.
Przebieg linii kolejowej w ramach budowy kolei dużych prędkości na trasie Katowice, granica państwa, ale i infrastruktura, jaka ma wokół inwestycji powstać, ma dotknąć nie tylko domy prywatnych osób, ale też instytucje, które tak jak na terenie Mikołowa prowadzone są od dziesiątek lat. Stąd też nadzieje na to, że po zmianach, jakie zaszły w spółce, CPK nie będzie w swoich efektach tak drastyczną, jak obawiają się lokalne społeczności inwestycją. Tutaj miała być, przynajmniej do tej pory była zaplanowana, droga technologiczna, która miała być w środku, znaczy może nie w środku, ale tutaj wewnątrz ośrodka, czyli no rozdzieliłoby to, spowodowałoby to, że musiałbym w którymś momencie może przestać funkcjonować, bo ten ośrodek by nie mógł funkcjonować. Więc trzeba by się dobrze zastanowić, no, czy co przyniesie pożytek w ogóle i naszemu regionowi, naszej przyrodzie i regionalnie i ogólnie, globalnie Polsce, tak? Bo te zwierzęta są nie tylko tutaj z naszego województwa. Co oznacza przede wszystkim potrzebę dialogu społecznego, przeanalizowania projektu CPK i wdrożenia takich rozwiązań, które będą mogły zapobiec stratom. Włodarze miast, w których skala protestów w województwie śląskim była największa, już planują spotkać się z nowo powołanymi przedstawicielami spółki. Pierwsze kroki w tym kierunku zostały już poczynione. Wszyscy teraz czekamy na rozmowę z kimś, kto powie, co zrobi nowy rząd. Ja próbuję od czasu zmian rządu umówić się i czekam na nowego przedstawiciela, pełnomocnika do spraw CPK, który by przyjechał do Mikołowa i z nami, przede wszystkim z włodarzami tych miast zaangażowanych, wyjaśnił, jakie będzie stanowisko. Jak podkreśla burmistrz Mikołowa, dla miasta CPK może przynieść korzyści również finansowe, o ile inwestycja zostanie racjonalnie przedstawiona mieszkańcom i rozwiązana tak, by za straty, które ewentualnie poniosą, otrzymali należyte rekompensaty. Zgodnie z zapowiedzią premiera Donalda Tuska przed nową koalicją rządzącą teraz zadanie transparentnego audytu, który ma ujawnić informacje, które w przestrzeni publicznej dotychczas się nie pojawiły. Ponad 30 km wpław. 7 pływaków z Tarnowskich Gór latem spróbuje pokonać kanał La Manche na trasie z Dover w Wielkiej Brytanii do Calais we Francji. Zawodnicy do przepłynięcia będą mieć dokładnie 33 km. Paweł Jędrusik. Natalia, Grzegorz, Jakub, Paweł, Adam, Erik i Igor, 7 zawodników MKS Park Wodny Tarnowskie Góry już przygotowuje się do przepłynięcia kanału La Manche. To w linii prostej 33 km trasy. Kanał La Manche jest wyzwaniem dla pływaków na całym świecie. Jest to wyjątkowe wydarzenie, wyjątkowo trudna przyprawa, ale też zwieńczenie swojego rodzaju wszystkich działań, które prowadzimy w Tarnowskich Górach od 20 lat. W tym roku jest 20-lecie klubu pływackiego i przepłynięcie kanału La Manche ma stanowić takie zwieńczenie i wisienkę na torcie wszystkich naszych dotychczasowych działań. Nie będzie to jednak wyzwanie indywidualne, a sztafetowe. Każdy z pływaków będzie pracował na końcowy sukces. Są takie zasady, że każdy zawodnik płynie po godzinie. Odmierza się na zegarku, liczy się czas, godzinę i po godzinie następuje zmiana sztafetowa. I zmianę tak długo się płynie, dopóki tak naprawdę się nie dopłynie albo się nie podda, że się mówi, no kurczę, nie damy rady. Przerywamy. Do próby zrealizowania wyzwania pozostało jeszcze kilka miesięcy. Zawodnicy przygotowują się do zadania w specyficznych warunkach. Na pewno będzie temperatura wody dużym wyzwaniem, bo jest ona od 16 do 18 stopni mniej więcej. Prądy, które są niezależne od nas i no, z 33 km może się zrobić dużo więcej. I no, przygotowujemy się, jeździmy do sztolni, trenujemy w zimnej wodzie, żeby się przygotować do tej temperatury. Do tej pory taki dystans udało się pokonać 12 Polakom indywidualnie oraz 5 zespołom sztafetowym. Taki był czwartek. W imieniu Grzegorza Żądło zapraszam jutro. Do zobaczenia.